I dwie panie. Tak, to są nasze fryzjerki. Ja jestem 19 lat w zawodzie. 19 tak. lat? 19 dużo. Lat. A koleżanka? A ja jestem tutaj od początku, od otwarcia, od stycznia. Czyli to jest nowy salon tak naprawdę? Tak. Od stycznia to parę roku, miesięcy. Tego roku, tak. No, tak. Okej, okay, czyli świeżynka. Tak jest. Tak. Czujesz powiew świeżości, Maćku? Jesteście takie w ogóle w dress-kodzie takim. Tak, tak. Wszystkie tak samo wyglądacie. Proczemne koszulki. No. Świecidełko jakie też w ogóle musi być. Klapeczki. Pięknie, no dobrze, dobrze. Staramy się no, wyglądać no. dobrze dla naszych klientów. Super, że dziewczyny wyglądają identycznie. Dobry dress code, ale te klapeczki... Święte słowa mistrzu Macieju. Stopy w miejscu pracy powinny być zakryte. A ja jestem po co tutaj w tym salonie? Żebyś nam pomógł być jeszcze lepszym. Tak. Żebyśmy mogły zaskakiwać nowościami klientów, naszych tak. klientów, żeby chętnie tu wracały, żebyśmy mogły się tego nauczyć, ale no też wiele innych wskazówek właśnie, okay. jak podejść do klienta, jak z klientem rozmawiać. Wiemy, że masz cały bardzo duże doświadczenie i dlatego chętnie byśmy się tego nauczyli. Ten salon nie był takim zwykłym osiedlowym, nie? Tak. Salonem. No jest na osiedlu. Pozwólcie, że poglądam troszeczkę salon. Dobra? Bardzo dobrze. Jest zgoda? Mogę zaglądać wszędzie? W każdy zakątek. To może zacznę, bo najbliżej mam myjnię. Czekałyśmy na to. Co takiego? Czekałyśmy na to. Tak? Jest przymocowana. Jest przymocowana? Uwaga, test. No jest przymocowana! Nie wierzę! Wasza wysokość, oto ukoronowanie twych wysiłków, twój tron. Proszę państwa, nie wiem, czy tak samo cieszycie się jak ja, ale to jest kolejna zamontowana myjka w salonie fryzjerskim. Miejsce pracy musi być stabilne. Dobrze, a to urządzenie? Tak, coś chce polecić w kosmos, tak? Suszarka. Jak ale pani może sobie jednocześnie leżeć na myjni i mieć tutaj włożoną suszarkę, nie, tak? Nie, aż tak nie. Nie, aż tak nie. Aż tak kompleksowo nie ma. Nie. To dobrze. Nikt nie lubi mieć kompleksów. Mam trochę poczucie, jakbym się cofnął w czasie. Okej, okay, sporo tego wszystkiego tutaj macie, ale mam wrażenie, że mimo tego, że tu jest dużo miejsca, to wy macie trochę mało miejsca na fryzjerstwo. Salon jest nowy, ładny, wydaje mi się troszeczkę ciasny. Nie wiem, czy jest dobrze skomunikowany.